Uważasz, że wybory przewodniczącego samorządu uczniowskiego są potrzebne? Tak, bo mogą wtedy zajść duże zmiany też w szkole. Każdy ma na szkołę inny pomysł i uważam, że to jest tak jakby oświeżenie też trochę szkoły. Myślę, że jak najbardziej, ponieważ jeśli decydowałaby tylko rada samorządu, to uczniowie nie mieliby w ogóle w tym jakiegoś swojego udziału. A jednak cała szkoła tak jest stworzona tak jakby tak przez nauczycieli, jak i uczniów. Także myślę, że są jak najbardziej potrzebne. Myślę, że są potrzebne. To bardzo, bo to szkoła decyduje o tym, kto powinien zostać przewodniczącym, kogo potrzebujemy dla szkoły. Jaka jest wasza rola w tych wyborach? Nasza rola jest taka, żeby wszystko sprawnie przebiegało, żebyśmy wydawali karty do głosowania i oczywiście na koniec liczenie głosów. Sama się zgłosiłaś do tego? Nie, oczywiście, że nie. Przewodniczący teraźniejszy mnie wybrał, ale bardzo chętnie tu przyszłam. Nie narzekam. Dlaczego sam nie kandydowałeś? No bo nie uważam się za kogoś, kto by mógł tutaj coś działać. Znasz wszystkich kandydatów? Nie. Nie, jestem z pierwszej klasy, jeszcze wszystkich nie znam, ale kojarzę powoli, uczę się i myślę, że wybrałam dobrze. A na jakiej podstawie wybrałaś swojego kandydata? No, na tej, że miałam już z tą osobą do czynienia. Tak, podczas debat. Co skłoniło Ciebie do kandydowania na stanowisko przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego? Chciałabym pomóc uczniom zrealizować ich cele i mam nadzieję, że mój udział w różnych akcjach, różnych zabawach pomoże mi w byciu przewodniczącą. Myślisz, że zmieni cokolwiek w naszej szkole, czy po prostu to, co jest dobre, zostawi? Myślę, że to, co jest dobre, zostanie, ale będą zmiany też na lepsze. Jakie są Twoje plany na szkołę? Nie wiem, na pewno bym chciała kontynuować to, co robił Dawid. A nowe rzeczy, nie wiem, okażą się w trakcie, nie? Bo no teraz to nie wiem, nie mam jakichś tam planów, bo nigdy nie byłam w tej funkcji, ale myślę, że samorząd nam pomoże, mi pomoże i dam radę. Jakie masz plany na swoją kadencję, jeżeli uda Ci się wygrać wybory? Myślę, że w naszej szkole już jest dużo akcji zorganizowanych poprzez samorząd i pod przewodnictwem przewodniczącego, ale jeżeli będą jakieś nowe pomysły wychodzące od uczniów, oczywiście postaram się to zorganizować i wspomóc ich w tych działaniach. Co skłoniło Ciebie do kandydowania na stanowisko przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego? Chcę przede wszystkim zaktywizować uczniów, aby razem działać na rzecz naszej szkoły. Plastiko! A macie już jakieś konkretne plany? Nie, no na razie nie mam żadnych planów, dlatego mamy nadzieję, że jeżeli coś się nasunie w drodze, że tak powiem, to wtedy pomożemy im to zrealizować. Jakie masz plany na swoją kadencję? Na początek Andrzejki. Andrzejki są pierwszym moim celem. Potem zobaczymy. Na kogo głosowałeś w tych wyborach? Na Jonasza. Czyli jesteś zadowolony z wyboru? Tak. Myślisz, że da radę? Tak, myślę, że da. Nie głosowałem, bo mnie nie było w czwartek w szkole. Ale jakbym był, to bym zdecydowanie zapewne zagłosował na Jonasza. Czyli jesteś zadowolony z naszego nowego przewodniczącego? Jak najbardziej. Myślisz, że podoła? Mam nadzieję, że podoba. Życzymy powodzenia. Mamy dla Ciebie jeszcze jeden prezent od całej społeczności szkolnej. Witaj!